Halo, halo, dzień dobry. Proszę Państwa, dziś chciałbym powiedzieć parę słów na temat reformy polskiej kawalerii, staropolskiej kawalerii i w zasadzie transformacji chorągwi husarskich i pancernych w brygady kawalerii narodowej, które nastąpiło w 1776 roku. Proszę Państwa, to jest już w zasadzie ta właściwa reforma, czyli prawda, te poprzednie próby zamiany polskiego husarza i polskiego pancernego w pruskiego kierasiera w zasadzie się nie powiodły. Całą reformę znajdziecie Państwo, cały dokładny opis reformy staropolskiej kawalerii znajdziecie Państwo w moim e-booku Taktyka walki Szermierka Brygad Kawalerii Narodowej w latach 1775-1795, gdzie dokładnie opisuję mundury, stroje, taktykę walki, szermierkę, problemy związane z reformą polskiej kawalerii oraz walki naszej dzielnej nowej kawalerii w walkach z Rosją z roku 1790. Pierwszego. Dobrze, ale proszę Państwa, wracajmy może do tematu. I tak, proszę Państwa, przede wszystkim co? Po porzuceniu nieszczęsnego albo szczęsnego projektu zamiany polskich husarzy w pruskich kirasierów, już w zasadzie w połowie 1775 roku przechodzi projekt, aby dokonać transformacji chorągwi husarskich w brygady kawalerii narodowej. Transformacji chorągwi husarskich i pancernych w brygady, dokładnie, kawalerii narodowej. Generalnie projekt przechodzi bez większych oporów. Na początku też reforma ma charakter czysto zewnętrzny. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu skupiono się na początku na de facto zamianie polskiego husarza w kawalerzystę narodowego. Tylko proszę Państwa, w tym rysunku jest pewien swego rodzaju błąd, który należy dosyć mocno wyjaśnić. Otóż proszę Państwa, mamy dosyć mocno utrwalony wizerunek polskiej husarii właśnie tutaj, tak jak na tym rysunku. Tymczasem proszę Państwa, w latach 70. XVIII wieku w zasadzie polscy husarze już nie używają zbroi. Zdarzają się poszczególne pojedyncze chorągwie, które występują w zbrojach skrzydlatych, głównie na pogrzebach, do obstawy po prostu pogrzebów oficjeli dawnego Towarzystwa Husarskiego, wyższych oficerów Armii Husarskiej, Armii Polskiej. Czasami też te chorągwie husarskie asystują przy różnego rodzaju świętach narodowych, czasami są to różnego rodzaju też rewie. Ale większość chorągwi husarskich, proszę Państwa, już w latach 70. nie używa zbroi. Także de facto ta reforma, słynna reforma z lat 70., właśnie z roku 1776, bo właśnie wtedy ta reforma już w zasadzie weszła w życie. De facto, proszę Państwa, nic wielkiego nie zmieniała. Także, proszę Państwa, to jest taki troszeczkę swego rodzaju mit. Ludzie myślą, że właśnie to był jakiś straszny przełom w roku 1776 roku, jak podaje Wikipedia, zlikwidowano husarię i zamieniono ją po prostu w brygady kawalerii narodowej. Proszę Państwa, to nie do końca tak. To przede wszystkim, tak jak mówię, to już było w jakimś sensie usankcjonowanie stanu, który już w jakimś sensie trwał. Co też można powiedzieć, proszę Państwa, słowo też dosyć nieszczęsne, które też występuje w różnego rodzaju opracowaniach. Mówi się o likwidacji chorągwi husarskiej. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Owszem, te chorągwie w jakimś sensie zlikwidowano, ale ludzie, proszę Państwa, którzy istnieli w tamtym czasie w tych chorągwiach husarskich, ludzie, którzy nie przestrzegali dyscypliny, którzy nadal byli przyzwyczajeni do swojej uprzywilejowanej pozycji w armii, często nadużywający alkoholu, często w ogóle nie służący w polu, tylko zajmujący się robieniem własnych biznesów i służbą asystacyjną, czyli po prostu od czasu do czasu pojawić się na jakiejś rewi, na jakimś pogrzebie. Proszę Państwa, ci wszyscy ludzie zostali. Czasami, proszę Państwa, mówi się o tym, że zlikwidowano te chorągwie husarskie, powołano nowe. Proszę Państwa, ludzie zostali. To tak jakbyście Państwo mieli kiepską reprezentację, czy jakąś drużynę piłkarską w jakichś koszulkach, w jakichś tam butach, w jakichś tam, nie wiem, po prostu
w jakimś takim oporządzeniu piłkarskim i zamienili, proszę Państwa, im koszulki, zamienili po prostu im stroje. Proszę Państwa, na tym na początku polegała ta reforma i na to posłowie na początku się zgodzili. Także, proszę Państwa, nie można mówić o tym, że w roku 1776 nastąpił jakiś taki przełom niesamowity i rozpoczęła się wielka reforma. W jakimś sensie rozpoczęła się wielka reforma, ale w samym roku 1776 nie można mówić o jakichś wielkich zmianach. Po prostu zamieniono stroje. Nadano bardziej regulaminową formę munduru polskim husarzom, bo w zasadzie z tymi mundurami to, proszę Państwa, było tak, że w XVIII wieku, już w latach 40. próbowano uporządkować polskie mundury kawalerii. I husarze często mieli już po prostu już jakieś tam formy i wzory mundurów, natomiast no, z uwagi na to, że ta armia była niedofinansowana, towarzystwo i tak się nosiło po prostu jak chciało. Nieraz się pisało, że po prostu towarzysze husarscy i pancerni w latach 60. i 70. ubierają się po prostu po cywilnemu i nie ma mowy o jakiejkolwiek formie regulaminowej. Dlatego, proszę Państwa, w zasadzie właśnie ta reforma na początku w 1776 ma charakter czysto zewnętrzny, czyli po prostu nadaje się mundury regularne tej naszej nowej jeździe. Proszę Państwa, co jeszcze można powiedzieć? Otóż mówi się o tym, że zlikwidowano te chorągwie husarskie. Proszę Państwa, i tak, i nie. W rejestrach, w pismach często występują nadal określenia, że jakaś chorągiew jest husarska. Także, proszę Państwa, jeszcze w latach 80. można znaleźć takie przypadki, że pojedyncze chorągwie nazywano nadal husarskimi. Także, proszę Państwa, to nie należy tak traktować dosłownie. Tutaj mamy, proszę Państwa, przedstawioną już polską husarię. Tutaj mamy towarzysza husarskiego. Mniej więcej w latach 80. tutaj mamy na przykład towarzysza po prostu straży przedniej. To były chorągwie lekkie natomiast, proszę Państwa. No, na przykład chorągwie husarskie i pancerne zamieniono w brygady kawalerii narodowej, natomiast chorągwie lekkie zamieniono w pułki straży przedniej, czyli odpowiednik lekkich chorągwi. Proszę Państwa, bo przede wszystkim co? No, ta husaria już po reformie oczywiście zachowała status chorągwi ciężkich, chorągwi poważnego znaku. Natomiast jeśli chodzi o właśnie dawne chorągwie lekkie, to one były jakby przemienione w pułki straży przedniej i one utrzymały z kolei status kawalerii lekkiej. No, proszę Państwa, ten podział był taki troszeczkę płynny, ale generalnie w towarzystwie, już późniejszym towarzystwie husarskim i pancernym, no to wiadomo, że występowali dawni husarze. No, to była przede wszystkim no, taka elita, też często majątkowa, dawnej szlachty. Natomiast jeśli chodzi o pułki właśnie straży przedniej, które wywodziły się z dawnych chorągwi lekkich, chorągwi ułańskich, chorągwi często tatarskich, to proszę Państwa, to te właśnie pułki straży przedniej oznaczały się dużo większą bitnością, dużo większą subordynacją, dużo większą dyscypliną i jeśli można porównać obie te formacje, to pułki straży przedniej były zdecydowanie lepszym i wartościowszym żołnierzem od właśnie towarzystwa brygad, nowo powołanych brygad kawalerii narodowej. Proszę Państwa, dostaję od Państwa często jakieś maile, zapytania, co z pancerzami, co z kirysami, co ze zbrojami, co się dokładnie wydarzyło. Proszę Państwa, de facto husarze w latach 70. już nie używają zbroi. I tak jak mówię, ta nowa kawaleria, która ma w zasadzie no, kultywować nadal tradycję jazdy przełamującej, jazdy uderzeniowej, jazdy niemalże ciężkiej, no już nie nosi kirysów. I proszę Państwa, można też znaleźć różnego rodzaju jakieś takie, bym powiedział, pomyłki i złe rozumienie i pojmowanie uzbrojenia w tamtych czasach. Proszę Państwa, nawet w polskiej Wikipedii można wyczytać różnego rodzaju głupotki, opisującej właśnie kawalerię narodową, że polska kawaleria narodowa jako jedna z pierwszych w Europie porzuciła kirysy podczas gdy w innych armiach kirysy, owszem, miały się i nawet dobrze do XX wieku, porównuje się tutaj, mówi się o francuskich kirasjerach, ale mówi się, że to nasza kawaleria właśnie w XVIII wieku nadała ton i wszyscy później pozarzucali, na przykładzie polskiej kawalerii narodowej, później pozarzucali kirysy. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Proszę Państwa, w latach 70., 80., XVIII wieku wiele armii,
i wiele ciężkich pułków kierasjerów zarzuca noszenie kirysów. Proszę Państwa, tak się dzieje w Prusach na przykład, proszę Państwa. W latach 70., 80. tak wyglądali właśnie pruscy kierasjerzy, byli pozbawieni kirysów, to jest bardzo istotne. Większość też pułków na przykład ciężkich kirasjerów, francuskich na przykład, tuż przed wybuchem rewolucji w zasadzie nie ma żadnych kirysów. Proszę Państwa, nie znajdziecie Państwo ani jednego pułku we francuskiej kawalerii przed wybuchem rewolucji francuskiej, który nosi kirys. Także, proszę Państwa, jest to swego rodzaju mit. Armia rosyjska, proszę Państwa, na przykład armia rosyjska pod koniec XVIII wieku też zarzuca, jeśli chodzi o kirasjerów, też zarzuca noszenie kirysów. Kirasjerzy na przykład w bitwie pod Austerlitz w 1805 roku, proszę Państwa, nie noszą kirysów. Nie noszą kirysów. Proszę Państwa, kirysy dopiero kirasjerzy rosyjscy ubierają w 1812 roku. Podobnie jak kirasjerzy pruscy też wracają do noszenia kirysów w 1813 roku. Także proszę Państwa, nie można traktować historii kawalerii w sposób liniowy. Nie można tego po prostu w taki sposób traktować, że jeżeli coś już się wydarzyło w przeszłości, to niosło za sobą takie konsekwencje, że jak już zaprzestano nosić kirysy, załóżmy w XVIII wieku, to do tego nie wrócono. Proszę Państwa, otóż wrócono. Za czasów napoleońskich, Napoleon podczas transformacji swojej nowej armii, kiedy już ogłosił się cesarzem, w zasadzie przywraca kirasjerów, przywraca kirysy kirasjerom i mamy w zasadzie pierwsze pułki kirasjerów już cesarskich, czyli po prostu napoleońskich, są wyposażane właśnie w kirysy. I to właśnie później pod wpływem kirasjerów francuskich, na przykład w armii rosyjskiej kirasjerzy w 1812 roku znowu przywdziewają kirysy. No, proszę Państwa, są też wyjątki. No, w takiej armii brytyjskiej ciężkie pułki, czy cięższe pułki ciężkich dragonów, czy na przykład pułki gwardii, też w zasadzie przez cały XVIII wiek nie noszą kirysów. Nie znajdziecie Państwa ani jednego pułku, który nosi kirysy. Z kolei dla odmiany w armii cesarskiej, czyli austriackiej, kirasjerzy noszą kirysy nieprzerwanie przez cały XVIII i na początku XIX wieku. Także proszę Państwa, historia kawalerii jest pełna wyjątków i generalizowanie i mówienie o tym, że ktoś nadał jakiś ton w czymś, proszę Państwa, trzeba po prostu uważać na takie stwierdzenia, bo można się bardzo, bardzo przejechać. Dobrze, proszę Państwa, jak wyglądała ta nasza polska kawaleria? Proszę Państwa, świetna grafika, proszę Państwa, wykonana w Norymberdze. W Niemczech, XVIII-wieczna, ukazuje w zasadzie wszystkie nasze tutaj brygady powołane w tamtym czasie, kawalerii i pułki straży przedniej. Tutaj mamy też oczywiście też mundury piechoty. I proszę Państwa, można powiedzieć jedno. Na początku wszystkie brygady w zasadzie miały no, dosyć różne mundury. Na początku te mundury były bardzo, bardzo różne. W zasadzie w każdej brygadzie, każda brygada miała swoją barwę, każdy pułk straży przedniej miał swoją barwę, także była duża różnorodność. Owszem, w jakimś sensie wprowadzono po prostu tą po prostu ujednolicenie tych mundurów, ale w zasadzie każdy pułk można było rozpoznać z daleka, czy każdą brygadę można było rozpoznać z daleka właśnie po tym, że miała troszeczkę inny strój. Oczywiście taką grafikę znajdziecie Państwo i dokładny opis tej grafiki znajdziecie Państwo w moim opracowaniu. Tutaj mamy już, proszę Państwa, mundury towarzystwa i pocztowych, i oficerów kawalerii narodowej już w latach 90. XVIII wieku, czyli już no takie, no już w zasadzie, już tuż przed wojną z Rosją. Proszę Państwa, czym się wyróżniały te mundury? A jeszcze bardzo istotna rzecz. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kawalerię narodową, zachowano też podział, stary podział jeszcze z czasów średniowiecza, na uprzywilejowane towarzystwo i na upośledzonych, jeśli chodzi o służbę i po prostu podległość towarzyszom pocztowych. Proszę Państwa, był to jeden z najgorszych po prostu z możliwych wyborów w tamtym czasie. Należało ten podział jak najbardziej zlikwidować. Ten podział powodował później różnego rodzaju problemy z uzbrojeniem kawalerii narodowej, który będę kiedyś omawiał w dalszych odcinkach. Nadal powodował różnego rodzaju problemy dyscyplinarne, problemy z napisaniem właściwego regulaminu, problemy z walką, problemy z utrzymaniem szyku. Także proszę Państwa, ten podział na towarzystwo i pocztowych był nieszczęsny i trzeba było to w tamtym czasie zlikwidować, ale niestety szlachta swoich przywilejów w kawalerii broniła zacięcie, broniła bardzo uparcie i ten podział
W zasadzie utrzymał się aż do wojny z Rosją 1792. Także, proszę Państwa, no był to strasznie, po prostu, no był to niedobry podział. Ale tak jak mówię, ta reforma z lat 70. miała czysto właśnie charakter zewnętrzny. No właśnie wprowadzono właśnie takie pierwsze takie regularne mundury. Tutaj mam, proszę Państwa, mundur już z lat 90. XVIII wieku. Dosyć też duża nowość. Proszę Państwa, praktycznie każda kurtka też w tamtym czasie miała taką wszywkę na wysokości tutaj grzbietu z tyłu, mówiącą właśnie o właścicielu. To taki był troszeczkę odpowiednik w tamtym czasie identyfikatorów we współczesnej armii. Oczywiście guziki z numerami też szwadronów. I proszę Państwa, i właśnie jeżeli na przykład by taki towarzysz gdzieś poległ w polu, no to nie wiem, nie można go było później rozpoznać, to właśnie po takiej wszywce w mundurze można było bez problemu po prostu no, zidentyfikować ciało. Oczywiście w tamtym czasie wprowadzamy też no, już regulaminowe rogatywki, które no już w zasadzie w czasach Konfederacji Barskiej już były bardzo szeroko stosowane, ale już właśnie w latach 70. pojawiają się właśnie te regulaminowe rogatywki dla towarzystwa. Rogatywka to oczywiście czapka rogata, watowana, no, chroniąca przed uderzeniami w głowę. No, czy ona tak w pełni chroniła przed mocnymi uderzeniami w głowę? No, na pewno amortyzowała ciosy. Na pewno bardziej bym polegał na kasku jakimś, czy nawet rodzaju czaka ułańskiego późniejszego. Rogatywka może amortyzowała bardziej ciosy. Nie w pełni bym się zgadzał, że ona w pełni chroniła głowę. No i proszę Państwa, tutaj mamy też mundur Towarzystwa Kawalerii Narodowej. Także proszę Państwa, tak to mniej więcej wyglądało. Ta reforma miała na początku właśnie lat 70. miała charakter czysto zewnętrzny i w zasadzie, no, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o taktykę walki, jeśli chodzi o regulaminy, to w zasadzie, proszę Państwa, nic się nie zmieniło. Także dopiero to wymagało dalszej pracy i w zasadzie ta kawaleria dopiero musiała po prostu, no, musiano tej kawalerii nadać odpowiednią broń, odpowiednie pałasze, zreformować też broń drzewcową, napisać regulaminy i taktykę walki. Także, proszę Państwa, sama reforma właśnie z lat 70., prawda? Tutaj właśnie ta słynna reforma z lat 1775-1776 zbyt dużo nie zmieniała. Wprowadzała, tak jak mówiłem, nowe mundury. Wprowadzała podział początkowo na cztery brygady Kawalerii Narodowej. Natomiast początkowo nic specjalnego pod względem wartości bojowej się w tej naszej kawalerii nie zmieniło. Więcej Państwo możecie przeczytać w moim e-booku Taktyka walki, Szermierka Brygad Kawalerii Narodowej. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.